Pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Remigiusz Józław, jestem jezuitą i w tym roku będę ojcem duchowym pielgrzymki tarnowskiej, pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. Bardzo Was zapraszam na tę pielgrzymkę. Będziemy w tym roku. Głównym tematem, będzie Duch Święty. Będziemy się jemu przyglądać. Będziemy też patrzeć, jak Duch Święty wpływa na nasze życie, czy w ogóle wpływa. jakie jesteś relacji z Duchem Świętym. Mogę Wam powiedzieć, że człowiek, który ma pokój w sercu, który ma radość, to, to jest człowiek, który żyje duchem świętym. Jeśli radości Tobie brakuje, tak na co dzień na pielgrzymce zawsze jesteśmy w radości, ale jak na co dzień widzisz, że potrzebujesz jej więcej potrzebujesz pokoju w sercu, potrzebujesz więcej ognia w realizacji, powołania. Jeżeli Twoja modlitwa nie jest taką modlitwą, że widzisz tam jest naprawdę obecność Boża we mnie cały czas, to to wszystko są takie sygnały, że Duch Święty jest Tobie bardzo potrzebny, tak jak mi. Ja go bardzo potrzebuję nieustannie. Bałbym się wyjść do kazania, nie prosząc wcześniej Ducha Świętego, aby był ogniem w tym wszystkim, co, co będę mówił. Chcemy się zatrzymać na Duchu Świętym, patrzeć na charyzmaty, na dary, na, na to, jak owocujemy. Jakie, są, jakie z łagodnością naszą, z umiarem, z cierpliwością, z dobrocią. To wszystko jest Duch Święty w nas. Jak, jak to się wyraża? Będziemy się temu przyglądać przez całą pielgrzymkę. Mam dla Was przygotowane konferencje yy, różnego rodzaju. Mam nadzieję, że to będzie dobry wspólny czas. Serdecznie Was zapraszam.